Cześć, siemanko, z tej strony Sali i Komar. Witam was w kolejnym odcinku Kulis. Tym razem wybierzemy się do Lubina, zmierzyć się z miejscowym Zagłębiem. A jak widzicie na naszych głowach, niespodzianki, ale chcieliśmy tymi fryzurami dać impuls naszej drużynie, ponieważ teraz mamy lekki, taki ciężki okres, ale myślę, że Damy radę. Jeszcze jeden kolega też wygląda podobnie do nas. Zaraz przyjdzie, pokażę wam go. A w tym odcinku odpowiem na wasze pytania, bo jest ich kilka. Zrobimy jakiś challenge z Kamilem czy coś takiego i będzie git. I będę was relacjonował z busa, tak jak to robię zawsze. Elo. Gryzie. Jest git. Ty kamerujesz moją fryzurę, zrób sobie taką. Proszę państwa, mamy trzeciego delikwenta. Miami jest tylko jeden, pamiętaj. Nawiązując do filmu Pitbull, kolejno. Floryda, Alaska i Miami. Influencer nasz, git. Ile kalorii, Bednar? Bednar, ile kalorii masz tam? Jedna gruszka ma 14,500. Serio? Nie wiem. 14 kalorii zjadłem. Czyli git. A co ty śmiesz? Drodzy kibice, 50 łapek w górę i Krzysztof jest łysy. Co wy na to? Kondziu, zobacz co jest za tobą za znak. Kondziu! Patrz jaki znak za tobą. Przygotowałeś jakiś challenge dla widzów? No jeszcze nie, ale coś wymyślimy. Coś wymyślimy, dobra, jest Kondziu, jest git, czyli lecimy. Jest Kamil, jest Kondziu i jestem ja. W nowej fryzurze! Jest git. Agresywa. Lecimy. Widać dobrze? Dobra. Czyli klasycznie odpowiadam na wasze pytanko. I pytanie pierwsze. Od Kapiego. Tutaj oczywiście wyskoczy. I pytanie brzmi. Czy nagrasz kiedyś odcinek z Lordem Crushfillem? Odpowiedź mi nie. Bo... No bo po prostu nie, jesteśmy zacięci w uszach, żeby nagrywać z Markiem. Pytanie 2. Od Łukasza Matelskiego. Komar, dlaczego koty liżą masło? Nie wiem, a w ogóle liżą? Na twoim poziomie. Nie, wydaje mi się, że jak już liżą, to... A może Kondziu, bo ty lubisz takie pytania. Masz jakąś uzasadnienie na to, czy coś? Na smaku, ale no nie wiem. Na smaku, zostańmy przy tym. Na rany boskie, daliśmy mu przecież braciszka. Możemy wziąć tego kota? Proszę, mamo, proszę. To najwspanialszy kot na świecie. Och, mamo, proszę. O nie, koty liżą masło. Co? Tak, tak, wskakują na stół i liżą masło. Zjesz je potem i ha! Jasne, przecież wszyscy o tym wiedzą. Chcesz nas pozabijać? Masło lizacz. Okej, lecimy dalej. Kacper Sobczyk. Komar, z jakiego klubu trafiłeś do SMS Gdańsk? No, z tego, w którym jestem teraz, czyli z Wybrzeża, tylko że z juniorskiej drużyny. Wcześniej to był Konrad, to się tam później pozmieniało. Ale ogólnie... Konrad Ciołak? Otóż nie. Ale ogólnie to z Wybrzeża i później tu wróciło. I pytanie też od Kacpra Sobczyka. Komar, myślisz, że kto spadnie w tym sezonie z Superligi, a kto będzie grał w barażach? Nie chcę odpowiadać na to pytanie. Wszystko się rozstrzygnie. Nie mam jakichś tam, że tak powiem, faworytów. Także... Nie wiem, czy wreszcie to za... No nie wiem, wszystko pokażę. Wszystko pokażą mecze. Ej, nie zbliżaj na moją głowę. Przez przypadek. No, także... Jeszcze jest jedno pytanie do Romka, ale Romek z nami nie jedzie. Ale jutro dojedzie na mecz, więc dogram pytanie z nim jutro. A więc... Pytanie śmieszne. To z kotami dobre. I to by było na tyle. Także dzięki i nie zapominajcie dodać więcej pytań. I do wszystkich zawodników. I do Kondzia, i do Kamila, i do niego nawet też. Siema. Więc zadawajcie pytania. A my jeszcze chwila i Kondziu już prawie ma challenge, już jest prawie gotowy. Jesteś gotowy, Kondziu? Czy nie, Komar się jednego już nie podjął. A przedstaw. Miałem pomysł, żeby
całą, no może nie całą podróż, bo to by było za ciężkie, ale jakąś rozmowę prowadzić, nie używając litery E. I nie w tym sensie, że mówimy na przykład nie, że ni, tylko po prostu nie można używać słów, które zawierają E. Takie dla naszego rapera by było dobre wyzwanie, moim zdaniem. Wow, oj groźny ty. Ty, czego słuchasz? Czego słuchasz? Słuchamy Papu, Justin Bieber, Justin Bieber, Selena Gomez. Spiderman. Zgadnij kto to. No jakbyś się nie odezwał, to może by była taka zagadka, ty. No i przepięknie. Uratujesz nas? A kuku. A pokaż jak ja bym w tym mieszkaniu w domu. No właśnie Komarowi chcę dać. Bo na moją głowę nie wchodzi. Nie, bo to będzie za proste, jak stanie. Do połowy twarzy, tak w sumie. No, to duży łeb. Nieźle, nieźle. Komar moja mała. Super bohaterowie nas ratują od opałów. Tak to śpiewało, Beatka. Dzień dobry. Co tu li pan? Wow, co w trawie piszcie? I cyk, Jacuś, po obiadku. Najedzony brzuszek. Elegancko. No i ten, kurde, delikwent. Kurczę. Kurczę. Wieśniak. Co wieśniak, co? A co to kurczę za awokadko tam? Co wieśniak? To jest groszek. No właśnie, no. Bardzo ładnie. Ekstra, ekstrawagancko, rzekłbym. Moda, kolego, moda. Ostre. Drodzy widzowie, po naradzie z Kądziem doszliśmy do wniosku, że zagramy w kolory. Kolory. Nie łapiemy na białe i czarne. Jedziemy. Jedziemy. Żółty? Przedstawiciel polskiej rodziny. Złapałem. Kamil, grasz? Busu. No to dawaj. Musisz mieć dwie ręce wolne. Nie łapiemy tylko na czarny. I na biały. Pokrzywowy. Lecimy. Co? Biorę najlepszy. Czarny. A jak złapiesz, to kara jest taka, że zamykasz oko jedno. A jak nie złapiesz, to noro. Ale jest koniec zabawy, bo piłeczka spada do tyłu. Wracamy za chwilę. I znaleźliśmy większą piłeczkę! Kula fibula. Żółty? O! Żółty? Biały. Dobrze, Gądziu. Zielony. Niebieski. Dobra, skończyło się na tym, że ja wygrałem challenge. Nie! Drodzy widzowie, Kamil podjął się challenge'u, że w ciągu minuty zje 15 paluszków. Także czekaj, Kądziu odpali stoper. Dobra. Jesteś gotowy? Może to liczymy, tak? 2, start. Zaczynamy. O, pierwszy w sekundę poleciał. Suwa, odkurzać. Zasady są takie, że nie może popijać. Leci 15 paluszków. Już proszę państwa, ile? 10 sekund. Lecimy. Dwa na raz. Proszę państwa, zwiększył tempo, ale już się chyba zatyka powoli. Pokaż ile tam masz. Dobra, jeszcze trochę. Chyba zwątpił. No, ale ma zapas czasu. 30 sekund minęło. Sali go zatyka. Leci. Tutaj na 5. Już 40 sekund, proszę pani, jeszcze 20 zostało. Zatyka. Mato. Czasem wyleci nosem. Zjadł, bez kitu. Ale poza czasem się zatyka. Jeszcze z zapasem. No, jeszcze musi przełknąć. I? No dobra, no. Poszło. 3 sekundy zostało, także Kamil wygrał. Się... ma... Onko! My już jesteśmy na miejscu, w Lubinie! Cyk, cyk! Pogoda niezbyt piękna. O, gdzie firam. Dobra. Czaro buro. Ale nasze humory... są git! Więc o 19:00 kolacja. Elo.
Siema Kamil, co tam, siema Kamil, co tam, siema Kamil, co tam. Bu, nie rozmawia ze mną. Bu. I cyk, drodzy widzowie, wybraliśmy się na spacerek. Po wideo jesteśmy, wszystko omówione, jest git. Także będziemy się przejść, przewietrzyć głowy. Proszę Państwa, który nie pasuje do grupy? Tutaj granatowa bluza, granatowa. I tu kolega jasno-niebieska. Czyli kara. A, no i jest jeszcze kądziu, ale to już za skalą w ogóle. Wojciech, man! Kądziu! Nagraj mnie! Weź się nagraj! Co? Dzięki! Dobra, Komar, siadaj już, co? Siadaj, ty! Ale co wy tacy, a co wy tacy źli? Przepraszam za to, że nie nagrałem odpowiedzi Romka na wasze pytanie, ale nie było jakoś okazji, kurczę, spieszyli się bardzo. Romek nie jechał z nami, także musicie mi za to wybaczyć. Omen. Ty, co jest grane? O, tak przybliżyłem. Romek nie jechał z nami, także nie nagrałem z nim, ale na następnych kulisach albo po prostu jak Romek będzie w pobliżu, nagram z nim pytanie. A teraz po prostu cieszymy się po meczu i lecimy na chatę. Siemanko, cześć!